Ponad 440 wydarzeń w łącznie 46 obiektach na terenie 29 miejscowości w całym województwie. 17 czerwca odbędzie się 14. edycja Industriady. W tym roku, po dwuletniej przerwie, Święto Szlaku Zabytków Techniki powraca do dwudniowych obchodów. Motywem przewodnim jest tym razem sztuka przemysłu. Koncert otwarcia odbędzie się w dawnej elektrowni w Czeladzi. Fatima Orlińska. Oficjalnie w sobotę 17 czerwca, ale w kilku miejscach już dzień wcześniej rozpocznie się tegoroczna Industriada. Oficjalny start imprezy odbędzie się przed Galerią Sztuki Współczesnej Elektrownia byłej kopalni Saturn, kiedy wystąpi Czesław Mozil. Wtedy też po raz pierwszy z przewodnikiem będzie można zwiedzić obiekty dawnej elektrowni. Zaplanowano również zabawy dla najmłodszych, a przy okazji nastąpi otwarcie mediateki, która powstała w budynku cechowni i kształtem przypomina bryłę węgla. O godzinie 17 z kolei otworzymy tutaj właśnie ten budynek, w którym teraz się znajdujemy, czyli dawną cechownię. Do tej pory jest to największa inwestycja w historii naszego miasta. W tym pomieszczeniu z kolei, w którym teraz jesteśmy, również będzie się działo. Od godziny 17 startuje pokaz makiet kolejek pod nazwą Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi 2, jest to druga edycja. Ten pokaz potrwa do godziny 21, będzie również dostępny w niedzielę. A chcąc pozostać w klimacie kolei, jej miłośnicy będą mogli wybrać się do Bytomia, gdzie pod okiem specjalistów będzie można zajrzeć w każdy zakamarek stacji i parowozowni Bytom Karb wąskotorowy. To właśnie tam stacjonuje Ryś, wciąż czynny parowóz. Gwoździem programu jak zawsze będzie przejazd pociągiem. Będą pociągi kursowały z Bytomia, z dworca do Karbia co godzinę od 9:45 i dodatkowo z Bytomia, Karbia do Tarnowskich Gór co dwie godziny od godziny 10:00. Też będą kursowe pociągi. Między Karbiem a dworcem będzie jeździł najczęściej parowóz. Na samej stacji organizujemy oczywiście zwiedzanie stacji z przewodnikami. Będzie można zobaczyć lokomotywę od spodu i od środka. Będzie taki festyn rodzinny, także młodzież też będzie miała co robić. Oprócz tego odwiedzą nas krótkofalarze z lokalnego klubu krótkofalarzy. Wiele atrakcji przygotowało na ten dzień również Chorzowskie Muzeum Hutnictwa, w którym przez 8 godzin będzie można wziąć udział w warsztatach tematycznych. A jak hutnictwo, to i hałas, który zapewnią muzycy grupy perkusyjnej Walimy w Kocioł. Na tym jednak nie koniec atrakcji, bo muzeum przygotowało ich w tym roku aż 80. Mamy wizyty w działających tutaj, okalających nasze muzeum zakładach, czyli będzie można wybrać się u nas do walcowni, czynnej walcowni. Będzie można u nas zobaczyć czynną kuźnię. A oprócz tego jest cała masa oprowadzań dedykowanych bardzo różnym grupom wiekowym. Jest cała masa spacerów, jest cała masa projekcji, spotkań, ale też na przykład takie niesamowite wydanie hutnictwa, jak na przykład możliwość odtworzenia zapachów, które prezentowane są na obrazach z kolekcji Muzeum Hutnictwa. Na spacery zaprasza też Muzeum Historii Katowic. Ścieżkami zabytkowego Nikiszowca oprowadzą miłośników sztuki i architektury przewodnicy, którzy chcą udowodnić, że to miejsce w całości samo w sobie jest sztuką. Ponadto będzie też o barbarze patronce górników z innej niż dotychczas perspektywy. Spróbujemy przybliżyć uczestnikom Industriady postać Świętej Barbary, ponieważ jej wizerunki są tutaj w Nikiszowcu w różnych miejscach, w różnych odsłonach, bo to są i rzeźby, i obrazy, i mozaika, więc chcemy tą Świętą Barbarę w różnych aspektach sztuki pokazać. Tegoroczna Industriada rozpocznie się w sobotę 17 czerwca i na ten dzień miasta przygotowały większość atrakcji. Warto jednak zaglądać na stronę organizatora, ponieważ niektóre z poprzemysłowych instytucji świętują przez 2 dni. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, choć pewne atrakcje mogą wymagać zakupu biletu lub wcześniejszej rezerwacji.